się ma tutaj Kongu, witam Was w pierwszym filmiku z Blue Yeti, witam Was bardzo serdecznie w planie tygodnia, witam Was. Jeszcze raz bardzo serdecznie, nie wiem dlaczego, witam was tyle razy, ale po prostu was witam. Więc e, jak możecie usłyszeć, mam nowy mikrofon, jak możecie też zobaczyć, mam nowy mikrofon, ponieważ widać go w kadrze. Tak jak każdy youtuber, każdy youtuber e, szanowany powinien mieć mikrofon w kadrze, ponieważ to naprawdę tak wypada, wypada. <laughs> Specjalnie jakoś tak go ustawiłem, żeby go było widać. Nie wiem czy tak będę robił zawsze, e, chociaż ostatnio się przyzwyczaiłem do tego, ponieważ mam już nagrane parę filmów nim. Już nagrywałem tak jakby ten film który teraz nagrywam, już go nagrywałem wcześniej parę dni temu, ze dwa dni temu, ponieważ mikrofon przyszedł mi 19 sierpnia, dzisiaj jest 21 wieczór no ale po prostu jakoś nie zdążyłem go ten, ponieważ jechałem na działkę do babci i po prostu nie zdążyłem wrzucić tam tego filmu, więc stwierdziłem, że, że nagram po prostu sobie nowy Ponieważ mam teraz więcej informacji niż wtedy. Więc tak, może po prostu przejdźmy do tego planu tygodnia, ponieważ już więcej nie mam co mówić. Jakby, co to już Wam się pewnie wyświetlił ten plan tygodnia, ale wolałbym go omówić, ponieważ jest tak, że na razie wyświetlił Wam się taki plan tygodnia, który ma jedno, powiedzmy, jeden, jeden film dziennie jest w tym planie tygodnia, tak? A skoro jest jeden film dziennie, To ja Wam powiem, że to nie koniec, ponieważ już dokończyłem. Do końca wakacji jest już plan, tak? A skoro jest już plan do końca wakacji, to bardzo prawdopodobne, że ja będę nagrywał. Nie będę już nagrywał w przód. Tylko będę nagrywał tak jakby na wcześniejsze dni, czyli myślę, że od, od soboty możliwe, ponieważ nie wiem, czy zdążę teraz, od jutra to na pewno nie, ponieważ nie zdążę wyrenderować możliwe, że ten film dopiero będzie jutro, czyli 22. Ale myślę, że od powiedzmy od soboty, czyli 23. będą dwa filmy dziennie. To może przejdźmy od tego, co było dzisiaj. Dzisiaj był Robocraft, sezon drugi, odcinek czwarty. Jak mogliście sobie zobaczyć dzisiaj, czyli 21, ale dzisiaj jest wieczór no pewnie was nikogo, nikogo to nie interesuje. Ja wam powiem, e, omówię to i później powiem jeszcze na koniec, co mam nagrane już w tym momencie, czego możecie się na dniach spodziewać. Mm, przepraszam, że tutaj e, ta kartka szeleści strasznie, ponieważ ten mikrofon jest cholernie czuły, e, ale ogólnie jest naprawdę, naprawdę e, bardzo fajny, i na przykład można robić tak. Hej, baby. Tylko, że niestety troszeczkę w niego dmucham Ale to się jakoś tam Coś tam się wymyśli, żebym w niego nie dmuchał Może jakiś popfiltr Wiem, że jak się e, przez koszulkę tak mm, Tak się mówi To wtedy się nie dmucha w niego Nawet jak się robi <śm> Widzicie? No nieważne e, W każdym razie myślę, że sobie zrobię coś takiego I Wtedy będę mógł do niego mówić jeszcze bliżej i tak dalej Jeszcze fajniej bym mógł robić w ten sposób Bo to jest sexy no dobra, ale taki tak jest naprawdę bardzo fajny dzień Dobra, nieważne, bo za bardzo się bawię tym mikrofonem Ale po prostu tak się nim jaram, że nie jestem w stanie się nim nie bawić Jest zajebisty I go kocham po prostu zanim jeszcze przejdę do tego do omawiania tego planu tygodnia tak zupełnie to chciałbym wam powiedzieć jeszcze dwie rzeczy związane z tym mikrofonem znaczy jedna rzecz związana z tym mikrofonem ponieważ teraz już mam oba kanały w moich słuchawkach co mnie bardzo bardzo cieszy bo tak jak wiecie wcześniej nie miałem jednego kanału ale teraz podpinam słuchawki do mikrofonu więc na szczęście mam ten mam ten te słuchawki w sensie oba kanały w tych słuchawkach i to mnie bardzo bardzo cieszy chciałem też powiedzieć o moim komputerze ponieważ tutaj jest sprawa odwleka, sprawa się komplikuje, ponieważ znowu coś się stało, ja nie wiem, czy, czy w ogóle gości się nie odzywa, więc trudno mi powiedzieć naprawdę, kiedy będę miał Ym, nie jest to z mojej winy niestety, bo wtedy to już bym przynajmniej poniósłbym odpowiedzialność jakoś za to ale że nie jest to z mojej winy, to to nie jestem w stanie w każdym razie, no cóż, na razie nowego komputera niestety nie będzie, zobaczymy jak to, jak to się wszystko tutaj wyjaśni, nie wiem, nie wiem jak to tutaj będzie wyglądało w każdym razie to chyba tyle z tych wieści takich, a teraz mogę omówić plan tygodnia. Tak jak wam mówiłem, na samym końcu jeszcze powiem, jakie gry już nagrałem, jakie odcinki już nagrałem. Nie powiem wam jeszcze kiedy one będą, ponieważ nie wiem. Wiem, że jeszcze niedługo pojawi się jakiś film informacyjny, jak już będę wiedział kiedy dokładnie, co do końca wakacji się pojawi. A tak na razie to będę wrzucał niby, wiecie, w sobotę macie powiedzmy terrarie, ale ja wrzucę terrarie i powiedzmy happy wheels, nie wiem, tak rzucam, niekoniecznie tak będzie, bo może tak być, ale niekoniecznie tak będzie. A dopiero później myślę, że w poniedziałek dostaniecie film z tym, co będzie się działo do końca wakacji, ewentualnie później będą jakieś trzecie filmy, chociaż myślę, że jak już będą dwa filmy, to już będę nagrywał na wrzesień, chociaż to się jeszcze zobaczy. Przepraszam, momencik, muszę wyciszyć mikrofon na chwileczkę. Jestem. Dobra, przepraszam za coś takiego, ale to też jest cudowne, że mogę go po prostu sobie klik i go wyłączyć i po prostu sobie później na przykład wysmarkać noc, co mi się bardzo czasem przydaje. Niestety będziecie to widzieć na kamerce, no ale cóż, no to i tak jest lepsze widzieć to na kamerce niż to słyszeć takie Coś w tym stylu, nie? Dobra, to teraz przejdę już do omawiania tego planu, ponieważ gadam i gadam i gadam i gadam gadam, a to tak naprawdę nie o to chodzi, więc... 22 w piątek, czyli jutro, San Andreas Multiplayer odcinek pierwszy, jak możecie sobie usłyszeć San Andreas Multiplayer, czyli S.A.M.P. Jest to bardzo fajny, bardzo fajna gierka, pewnie każdy o niej słyszał. Znaczy, o San Andreas, od GTA San Andreas każdy słyszał, ale San Andreas Multiplayer pewnie nie każdy, ale to jest naprawdę bardzo fajna gra, taki model właściwie do, do S.A.M.P.a. Do, do San Andreas, w każdym razie gram bardzo fajny odcineczek śmieszny, tak mi się przynajmniej wydaje, że, że taki wyszedł już na chociaż nie wiem, cholera... Chyba już nagrywany blu, Nie, jeszcze nie nagrywany blue i na pewno. Chociaż cholera wie, nie, jeszcze nie. Nie, bo te, w ogóle wszystkie te odcinki w ogóle tak. Wszystkie te odcinki do końca wakacji, te, które będą o godzinie 12 są nagrywane starym mikrofonem, a te, które będą o 15 czy, czy, czy jeszcze później to się jeszcze zobaczy, będą nagrywane już Blue Yeti. Czyli tak, 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 tak to wygląda. No dobra, to będziecie mieli takie porównanie sobie, myślę, że nawet jeśli ten mikrofon wcale nie brzmi aż tak dobrze, chociaż brzmi naprawdę fajnie, tylko że tam tak jakby ten mój głos był powiedzmy taki bardziej basowy Um, ale to trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, ponieważ czasem jest tak, czasem jest tak, trudno naprawdę um, powiedzieć, no głos się różni, głos się różni, ale teraz wydaje mi się, że i tak jest lepszy, ponieważ jest czystszy, jest taki bardziej e, taki jak ja mam w rzeczywistości, um, no i po prostu jest lepszy. Dobra, 23 w sobotę, Terraria, sezon drugi, epizod 3, 24 w niedzielę, gry przeglądarkowe, odcinek 15 e, w ten dzień mamy po prostu grę Learn to Fly, bardzo fajna gierka. Polecam, oczywiście, link będziecie mieli w opisie do tej, w opisie do gier przeglądarkowych. Przepraszam, nie do tego filmu i nie pod tym filmem, tylko pod tamtym filmem. 25 w poniedziałek Pokémon, odcinek 5. 26 we wtorek Pegel Deluxe, odcinek 7. 27 w środę, Tony Hawk's American Westlands, odcinek pierwszy. E, to jest kolejna seria na moim kanale, nie wiem jak długo ją pociągnę, na razie bardzo, bardzo fajnie mi się gra, więc ją ciągnę. E, kiedyś, jak nikt chyba o tym nie wie, że kiedyś nagrywałem już e, Tony'ego Hawka, e, ale chyba, no po prostu usunąłem po roku, miało chyba 12 wyświetleń e, drugi odcinek, bo pierwszy to tam troszeczkę nabił tych wyświetleń, myślę, że pod setkę troszeczkę podchodziło, chociaż chyba około 60 ich było, więc ten... Po roku, kurde, po roku. No ale cóż, no usunąłem i teraz nagrywam jeszcze raz, ponieważ naprawdę bardzo mi się podoba gra i wydaje mi się, że jest fajna nawet też do oglądania, nie tylko do grania. 28 w czwartek Robocraft, odcinek 5. Już nie będę mówił, że sezon drugi, ponieważ ym, wiadomo, że sezon drugi, chociaż właściwie nie wiadomo, ponieważ ten odcinek 5 miał być takim odcinkiem, w którym y, znowu powiemy, zrobimy ankietę. Yy, czy wracamy do, do starego konta, czy gramy na nowym koncie, yy, czy z kamerką, czy bez kamerki, ponieważ niektórzy ludzie się skarżą na kamerkę, mówią, że, że im się nie podoba, że ich rozprasza, jeśli chodzi o, ym, o Robocrafta, ponieważ to jest FPS, chcą się skupić na tym. No ale wydaje mi się, że. że... Że bez problemu może być ta kamerka, ale to się zobaczę, bo tylko kilka osób mi pisało. Raczej większość ludzi propsuje tę kamerkę, zwłaszcza że jak było, była ankieta wcześniej z tą kamerką, to większość ludzi um, popierała kamerkę. No dobra, co tutaj jeszcze jest? 29 w piątek San Andreas Multiplayer odcinek drugi. Ten odcinek jest troszeczkę gorszy, więc bardzo możliwe, że nagram go jeszcze raz. Ale jak już go wyrenderuję, to go sobie obejrzę i wtedy stwierdzę czy jest dobry, czy nie jest dobry. Jeśli nie będzie dobry, to po prostu... Um, no nic prostszego, po prostu go nagram jeszcze raz z nowym mikrofonem, więc to może być jedyny odcinek o 12, który ukaże się z nagrywany Blue Yeti, więc się nie zdziwcie wtedy. 30 sierpnia, sobota, Tony Hawks American Westlands odcinek drugi To jest ten sam odcinek tak naprawdę co ten pierwszy, tylko że podzielony na pół, ponieważ wyszedł mi 50 parę minut. I go po prostu podzieliłem na dwa. 31 sierpnia, w niedzielę ostatni dzień wakacji, ja pierdziele wiem, niestety, niestety trzeba wrócić do szkoły, ale to już jest... Ach, dobra, 31 sierpnia w niedzielę, gry przeglądarkowe, odcinek 16, bardzo fajna gierka Castaway Island, czy inaczej Castaway. Nie wiem w sumie, która, która wersja jest poprawna, wydaje mi się, że Castaway, ale Castaway Island chyba też wchodzi w grę. Nieważne, nieważne, bardzo fajna gra, troszeczkę podobna do TB, ale wydaje mi się, że jest lepsza. Poza tym, szczerze mówiąc. Ja nie uważam, że Tibia jest zła, nie uważam, że Tibia jest zła. Sam troszeczkę grałem w Tibie dawno, nieprawda. 15 level chyba miałem, czy coś takiego, więc mało, bardzo mało w to grałem, ale, ale kto chce grać, to niech chce gra kurde, bo to jest gra bardzo, bardzo fajna, i jest kultowa. Nie rozumiem ludzi, którzy się śmieją, tak samo jak się ludzie śmieją z Metina czy z Minecrafta. Dlaczego to są naprawdę bardzo dobre gry? No ale dobra, nieważne. Co my tutaj mamy? Dobra, czyli to jest tyle z tych, które wiecie dokładnie, kiedy się ukażą. Ale mam tutaj jeszcze nagrane raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6 filmów łącznie z tym, którym nagrywam to 7 Które wrzucę kiedyś gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Więc tak, pierwszym z nich jest Happy Wheels odcinek 22, drugim z nich jest Plans vs Zombies odcinek 12 i uwaga, nowa seria z Minecrafta, jeszcze nie wiem jak się będzie nazywała, ale na pewno to jest z, nowego, z nowej wersji Minecrafta z 1.7.10. Mm, nie jest to jakiś znowu beta survival, to jest zwykły Minecraft. Tak sobie gram, już mam dwa odcinki, bo właśnie pie odcinek pierwszy, odcinek drugi to są dwa już nagrane. Zaraz idę nagrywać trzeci, ponieważ bardzo mi się chce teraz aktualnie w to grać. Myślę, że Wam się spodoba, ponieważ dużo, dużo ludzi prosi o Minecraft, chociaż dużo też mówi, o byś nie nagrywał Minecrafta, chociaż nie wiem dlaczego, ponieważ tak jak już mówiłem w tym vlogu, Minecraft to bardzo, bardzo fajna gra. Anternd, um, Anternd, dużo, też dużo ludzi pisało o Anternd um, W końcu stwierdziłem, że nagram, w końcu stwierdziłem, że nagram z Fenbekusem i rusem Mamy już dwa odcinki nagrane um, Troszeczkę miejscami są nudne, więc mam nadzieję, że jakoś dorwę jakiegoś lepszego kompa może pójdę do jakiegoś kolegi, ponieważ to się też chciał już nagrywać niedługo. To może uda mi się do niego tam wybrać i tam zmontuję ten film, ponieważ będzie to masa masa Masakryczne ze względu na to, że u mnie montować filmów się nie da. Nie da, ponieważ jest za słaby komputer i po prostu pogląd, podgląd, który jest w programie, nie wyrabia. Ja prawie nic nie widzę, ponieważ mam tam 3-4 FPS-y i nie jestem w stanie dobrze zmontować. No i, i tak, I to nawet nie tylko FPS-y, bo też się zacina audio. Jeszcze, gdyby to były tylko FPS-y, to dałoby się to przeżyć, ale też audio się zacina, więc to jest masakra. No i dobra. Więc jest pierwszy i drugi odcinek z Anternd, pierwszy i drugi odcinek z Minecrafta, dwunasty odcinek z Plants vs Zombies i dwudziesty drugi odcinek z Happy Wheels. No i oczywiście ten vlog, ale ten vlog właśnie widzicie, więc co was to interesuje. Pewnie będzie dwudziestego drugiego, dzisiaj go zrenderuję, pewnie wrzucę go jakoś jutro o godzinie dwunastej i 15. A zobaczymy czy mi wyjdzie, wątpię szczerze mówiąc. No i dobra, to było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że mikrofon wam się podoba, ponieważ dźwięk jest naprawdę genialny. Możemy robić właśnie w ten sposób, tak też jest bardzo fajnie, tylko niestety niestety właśnie tak jak wam mówiłem, dmucham w ten mikrofon, ale mam syfa, matko bosko. Ha, 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 ha. Zaraz go idę wycisnąć. Dobra, nieważne. Nieważne, Takie też jest bardzo fajny dźwięk. Możecie mi napisać, możecie mi napisać, czy chcecie, czy chcielibyście porównanie tych dwóch mikrofonów, tego główienka tutaj. O, takie gówno. Popatrzcie jak to wygląda. To wygląda w ten sposób. A to wygląda w ten sposób, takie, no, no powiem wam, że, że różnica jest, różnica jest, zwłaszcza, że ten wystarczyło, jest sobie tak, się robi tak, o, już jest zupełnie inny dźwięk, mi się psuje, coś tam ten, a ten, tutaj to jest w ogóle cudowne. Teraz przed nagrywaniem tego vloga było coś takiego, odpalam sobie Audacity i już automatycznie chcę robić test audio, ale nie muszę go, kurde, robić, to jest po prostu cudowne. No dobra. Czy ja coś bym chciał jeszcze? Chyba nic jeszcze, nic, nic bym nie chciał. To było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam was do komentowania, subskrybowania, lajkowania, facebooka oraz oceny filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!